Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Gdy przekroczy się próg siedziby Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, z solidnej, dębowej tablicy wiszącej na ścianie jednego z budynków zwiedzających wita napis: Muzeum, Dom Wincentego Witosa. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie wyjątkowy charakter tego miejsca. Od razu budzi się przekonanie, że ma się do czynienia z miejscem niezwykłym. W 2022 roku Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach obchodziło swój okrągły jubileusz istnienia. Dokładnie 50 lat temu uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 27 lipca 1971 roku powołano do życia instytucję pod nazwą Muzeum Dom Wincentego Witosa. Uchwała była tylko formalnym aktem regulującym stosunki placówki względem prawa. Faktem jest, że muzeum zaczęło funkcjonować znacznie wcześniej, niż zezwalała na to urzędowa decyzja. Podczas tradycyjnego spotkania zaduszkowego przy grobie Witosa w Wierzchosławicach 31 października 1966 roku niewielka grupa ludzi pod przewodnictwem mecenasa Mierzwy, nie bacząc na grożące im konsekwencje, złożyła przysięgę, której pozostała wierna do końca życia. Zebrani na znak rozpoczęcia pracy zawiesili symbolicznie na domu Witosa drewnianą tablicę – Dom Wincentego Witosa. Tablica ta nadal znajduje się w miejscu jej zawieszenia. Dopiero dnia 30 października 1971 roku oficjalnie otwarto Muzeum Wincentego Witosa, które funkcjonowało początkowo pod nazwą Dom Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Kierownikiem muzeum została wnuczka Witosa Joanna Steindl. Powstałe muzeum początkowo podlegało Wydziałowi Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, który miał zapewniać powstałej placówce środki na utrzymanie i rozwój. Od strony merytorycznej wierzchosławicką placówką opiekowali się dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i każdorazowy minister kultury i sztuki. Początki działalności były skromne. W skład muzeum wchodził odkupiony jeszcze w 1969 roku dom rodzinny Witosa na Dwudniakach. Natomiast w gospodarstwie, które Witos wybudował sam w latach 1905-1913, do zwiedzania udostępniono na początku jeden pokój, gabinet Witosa i korytarz. Od roku 1976 działa ono jako oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Dnia 11 września 2022 roku, dzięki wspólnemu wysiłkowi dyrekcji Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa oraz wójtowi gminy Wierzchosławice odbyła się uroczystość jubileuszowa muzeum. Całej uroczystości patronował marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, z którego ramienia na jubileusz przybyła pani Monika Gubała, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego województwa małopolskiego. Z tej okazji powstała również książka pod tytułem Drogą Witosa, mówiąca o najważniejszych osiągnięciach i wydarzeniach minionego 50-lecia muzeum i towarzystwa. Jej autorem jest kierownik Muzeum Wincentego Witosa Janusz Skicki. Obecnie całość muzeum tworzą dwie odrębne zagrody. Pierwszą z nich jest dom rodzinny z 1814 roku, położony w Dwudniakach, przy siłku Wierzchosławic, zwany Starym Domem. Jest to miejsce urodzenia Wincentego Witosa, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Dom ten stanowi doskonały przykład typowego budownictwa wiejskiego pod tarnowskiej wsi. Zbudowany jest według panujących wówczas zasad, gdzie pod jednym dachem mieściło się całe gospodarstwo. Konstrukcja ścian jest węgłowa, dach dwuspadowy kryty słomą, ściany wylepiane gliną. Obecnie w jego wnętrzu zgromadzono szereg przedmiotów i urządzeń gospodarczych, używanych na wsi za życia Witosa, które świadczą o poziomie kultury materialnej wsi i pomysłowości gospodarczej wierzchosławickich chłopów. Drugą, a zarazem główną częścią muzeum jest tak zwana Nowa Zagroda. Gospodarstwo Witosa, które wybudował wspólnie z żoną w latach 1905-1913,
1913, gdzie mieszkał i pracował przez całe swoje dorosłe życie. W jego skład wchodzi domy mieszkalne, dwie stodoły, stajnia i piwnica z nadbudową. Budynki są tak usytuowane, że całość tworzy czworokąt foremny. Wszystkie budynki są drewniane, kryte dachówką. Ekspozycje w muzeum mają charakter stały. W domu mieszkalnym przedstawiają autentyczne wnętrze domu Witosa i jego rodziny wraz z oryginalnymi dokumentami i pamiątkami należącymi do Wincentego Witosa. W stodole urządzono wystawę narzędzi pochodzących z gospodarstwa. Ponadto w muzeum znajduje się ekspozycja sztandarów ludowych oraz wystawa fotograficzna o życiu i działalności Wincentego Witosa. W ciągu prawie 50-letniej działalności muzeum stało się ważnym ośrodkiem kulturalnym na mapie powiatu tarnowskiego i gminy Wierzchosławice. Jest miejscem chętnie odwiedzanym przez historyków i sympatyków ruchu ludowego, wycieczki szkolne i indywidualne osoby. Już 50 lat Muzeum Witosa powierzone mu bezcenne dziedzictwo materialne i duchowe nie tylko przechowuje, opracowuje naukowo, lecz także upowszechnia. Jest to miejsce na wskroś osobliwe, gdzie warto zatrzymać się na dłużej, gdzie pośród wiekowych, olbrzymich lip maleją codzienne osobiste problemy. A jeśli nawet nie, to na pewno widzi się je w innym wymiarze. Kto tu choć raz był, wie, o czym mówię.